Jesteśmy już za połową pierwszej części trzeciego sezonu Wiedźmina. Przyszedł czas na omówienie odcinka trzeciego pod tytułem Ponowne spotkanie. W tym materiale na pewno pojawią się spoilery dotyczące pierwszych trzech odcinków trzeciego sezonu Wiedźmina, a więc zostaliście ostrzeżeni. Jeden duży wniosek, jaki mam po obejrzeniu tego trzeciego odcinka, to to, że podczas jego oglądania zacząłem czuć, że serial przestaje być historią Wiedźmina Geralta, a zaczyna być opowieścią o całym kontynencie. Wątków jest wiele i dochodzą kolejne, mimo tego, że bardzo marginalne, a składają się one nie na podróż Białego Wilka, a na ciągłą polityczną rywalizację i walkę o pozyskanie, o wejście w posiadanie Ciri i samą moc Cirilli. I niestety coraz bardziej strukturą ten sezon przypomina, niestety z oczywistych powodów, rodowód krwi. I o ile monolity były wspominane raptem może ze dwa razy przez te trzy pierwsze odcinki, to nie zapowiada to wcale niczego dobrego. Jakby skupienie, jakby fokus celowo był oderwany od Geralta ze względu na nieuchronnie zbliżający się koniec kariery Henry'ego Cavilla w tej roli, jakby chciano odsunąć trochę postać samego Geralta, aby móc sprawnie stworzyć transformację z twarzy Cavilla na twarz Liama Hemswortha. To oczywiście tylko moje wnioski, ale jestem ciekawy, czy ktoś ma również podobne spostrzeżenia. Rozpocznijmy od Geralta, bo już na początku tego trzeciego odcinka Geralt i Jaskier ponownie się jednoczą. Geralt ma fake Ciri, która zachowuje się jakby w transie pod wpływem uroku i Geralt chce jej pomóc i zdjąć urok, jeśli w ogóle jest to możliwe. Idą razem z Jaskrem do Aniki, która jest druidką i która znała Visenne, czyli matkę Geralta. Jest tam też z jakiegoś powodu Otto, który jest wilkołakiem i który oprócz tego, że jest prawą dłonią Aniki, nic nie wnosi do odcinka. Dziewczyna pod wpływem bardzo skomplikowanego i ciężkiego do odwrócenia zaklęcia, którym władają wyłącznie magowie potrafiący kontrolować umysły, ciągle myśli, że jest Ciri, że jest Ciri. Dość szybko okazuje się, że ta blond włosa, zielonooka dziewczyna to tak naprawdę Teryn, czyli jedna z uczennic szkoły w Aretuzie. To ta dziewczyna, której Triss nie znalazła w jej pokoju. Tylko co to oznacza? Czy jednym z współpracowników Riensa jest na przykład Folgefortz, którego widzieliśmy w poprzednich sezonach w tajemniczych okolicznościach wpatrzonego w przestrzeń? Czy prawda jest inna? I kim jest, albo czym jest niszczyciel narodów, o którym wspomina Teryn, będąca ciągle pod wpływem uroku? Jeśli wiecie, to możecie napisać, bo ja nie mam na razie bladego pojęcia. Ważne jest również to, że Geralt w tym odcinku zaczyna wspominać swoją matkę Visenne podczas rozmowy z Aniką, która leży ranna po starciu z Teryn pod wpływem uroku. I jest to ciekawa scena, bo o ile jest ona bardzo ekspozycyjna, o tyle buduje nam jakiś origin Geralta przed tym, jak został Wiedźminem, a tego dotychczas w tym serialu nie otrzymywaliśmy. Rola Jaskra, albo też Jaskiera, dajcie mi znać, jak powinno odmieniać się to imię, albo jak wy je odmieniacie. Jaskier rozpoczyna ten odcinek, próbując zastanowić się, jakie plany na to wszystko ma Radowid, który próbuje zbliżyć się do samego Jaskra. Jednak tak naprawdę szybko zamyka się ten wątek, bo Jaskier dołącza do Geralta i siedząc sobie na pieńku rozmawiają o tym, że Redania złożyła propozycję Jaskierowi i przedłużeniu Geraltowi, mówiącą o tym, że zadba o nich i o Yennefer oraz Ciri. Jednak Geralt wie, że nie może się na tę ofertę zgodzić. Jednocześnie rozmawiają o Ciri i sytuacji na kontynencie, o tym, że tak naprawdę każdy chce użyć Ciri, wykorzystać Ciri do własnych planów, a to, że jest ukryta, powoduje, że wszyscy
ważni gracze wykorzystują wszystkich ludzi dookoła, żeby tylko do niej dotrzeć. I oczywiście najnowszym przykładem jest Teryn. Dość dużo miejsca w tym odcinku zajmuje wątek Yennefer i Ciri, bo Yen umawia się samodzielnie na spotkanie z Tessają, a Ciri zostaje oddana pod opiekę do Fabio, gościa pracującego w banku Giancardiego. I ciekawe jest to, że Tessaja bardzo mocno boi się obecności Ciri, bo może ono sprowadzić na bractwo gniew tak naprawdę całego kontynentu i silnych królestw północy. I Yen udaje się przekonać Tessaję o to, żeby wzięła pod swoje skrzydła Ciri. Jednocześnie Tessaja zaczyna dostrzegać, że Yennefer staje się dla Ciri cały czas matką, a więc tak naprawdę realizuje swój cel. Nie jest biologiczną matką Ciri, ale jest matką przybraną. Ciri nie przestaje być lekkomyślną, głupią nastolatką i cały czas popada w tarapaty. Tym razem przez swoją niewyparzoną gębę i próbę naprawiania całego świata, choć nikt o to jej nie prosi, tym razem kanciarz wmawia wszystkim, że ma w klatce bazyliszka, który okazuje się małą wiwerną, a działania Ciri wypuszczają w tłum to stworzenie, tego potwora, i Ciri musi go unieszkodliwić. Jednocześnie tracąc całą sakwę z monetami na rzecz przedstawicielki szczurów, czyli bandy młokosów, którzy okradają bogatych i dają sobie. A przebąkuje się, że ta paczka dostanie swój spin-off, ale nie wiem, czy chcemy, aby to stało się rzeczywistością. Ciri otrzymuje medalion lokalizacji od Yen i wzywa Yennefer, gdy popada w tarapaty. Pojawia się wówczas nie tylko Yennefer, ale również Tessaja. I w tym momencie dzieje się bardzo ciekawa rzecz, bo w drugim odcinku otrzymaliśmy flashback, w którym Tessaja odnajduje Yennefer w jej domu i bierze ją pod swoje skrzydła. Jednocześnie łapiąc ją za twarz i wpatrując się długo w jej oczy. Wówczas Yennefer zaczyna płakać krwią, co oznacza według mojego przekonania, że Tessaja sprawdza, że to ona jest potężniejsza, a nie Yennefer. Tutaj, gdy to samo robi Ciri, to ona zaczyna płakać krwią, mieć krwawe łzy, co sugeruje nam delikatnie, że Tessaja zaczyna rozumieć, że Ciri jest o wiele potężniejsza. Jej potencjał jest o wiele potężniejszy, niż mogłoby się jej wcześniej wydawać. Yen coraz bardziej zachowuje się jak matka Ciri i to w sumie dobrze, bo ten wątek bez tej zmiany wydawałby się bardzo nijaki i zmierzałby donikąd. Yen musi zrobić wszystko, aby wkraść się ponownie w łaski braterstwa, aby to zaopiekowało się Ciri, a Ciri nie jest już księżniczką, więc musi zachowywać się tak, by podporządkować się prawom rządzącym w Aretuzie i rządzącym w braterstwie magów, i nie może unosić się swoją dumą i być rozkapryszona, co na pewno przyjdzie jej z trudem i czego na razie nie rozumie. Dużo jest w tym wątku dramaturgii rodem z seriali obyczajowych, bazujących na relacjach, co z jednej strony jest dobre, bo buduje nam emocje, bo próbuje dać nam emocje, a bez tego ten serial byłby już całkowicie miałki, ale z drugiej wydaje się to trochę w tym wątku sztuczne, bo nie mieliśmy poprzednio do czynienia z tego typu pisaniem historii. Końcówka jest swoją drogą bardzo przedziwna, bo Ciri ucieka spod skrzydeł Yennefer, jednocześnie trzymając medalion i próbując nawiązać kontakt z Geraltem, siada na koń i ucieka, i z jakiegoś powodu za nią zaczynają gromadzić się burzowe chmury i pojawiają się jeźdźcy dzikiego gonu. Ale na początku wydawało mi się, że jest to po prostu kolejna wizja Ciri, jakich w tym serialu było już wiele. Ale dość szybko okazało się, że to rzeczywistość, bo nadciąga Geralt i swoją mocą kul powietrza rozprawia się z jeźdźcami, a Ciri jednocześnie zaczyna twierdzić, że to, co się wydarzyło, było rzeczywistością, bo odnalazła jakiś artefakt, jakąś misiurkę powiązaną z dzikim gonem. Ja nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Jeśli wy wiecie, napiszcie mi w komentarzach, bo to była niezwykle dziwna sekwencja. Jeśli chodzi natomiast o resztę wątków, to dzieje się w nich bardzo dużo, ale bardzo mało jednocześnie, bo okazało się na początku, że Vazemir
Boromir dogadał się z Nilfgaardem, ale oczywiście Diskrze i Filipie to nie odpowiada, więc spiskują za jego plecami i całość kończy się tym, że Radovid dostarcza swojemu bratu skrzynię, w której jest głowa jego żony, głowa królowej, i magowie z Redanii zaczynają spiskować przeciwko wszystkim, chyba nawet przeciwko sobie. Filipa na końcu odcinka dochodzi do wniosku, że mag, który wspiera Riensa, musi pracować dla Nilfgaardu, czyli dla cesarza Emyra, choć sam imperator używa magów raczej jako mięsa armatniego. I Filipa stwierdza, że to musi być telepata, bo to on i to on lub ona, jak się okazuje, musi stać również za urokiem Teryn. I wszystko okazuje się prawdą, bo telepatka, której imienia nie znam bądź nie pamiętam, faktycznie nie wypowiada żadnego słowa, ponieważ ma zniekształconą twarz, a porozumiewa się z Riensem za pomocą telepatii. W tym też odcinku pojawia się Istred po raz pierwszy w tym sezonie. Ja całkowicie zapomniałem o tej postaci, całkowicie zapomniałem, że Istred to ten mag, to ten konkretny mag z Aretuzy, i szuka on elfickiej księgi o monolitach. Po co? Dlaczego? Nie wiemy w tym momencie serialu i nie wiem, czy chce się dowiedzieć. W tym odcinku są również obecni Kahir i Żelatyn, czyli Galadin Robiego Amela, i to ostatni odcinek, w którym się pojawi, ponieważ zostaje przez Kahira zamordowany, bo Emyr mówi Kahirowi, że aby wrócić do jego łask, musi udowodnić swoją lojalność, a to oznacza tylko jedno. Zamordowanie elfa, który jest żołnierzem Franceski. Franceski, która jest teoretycznie ruchem oporu i która również próbuje złapać swoje sidła i wykorzystać na swoje potrzeby Ciri. Nie wiem, jakie plany ma Biały Płomień, ale mam nadzieję, że przekonamy się już niedługo i że będą one rozsądne. To tyle, jeśli chodzi o trzeci odcinek trzeciego sezonu Wiedźmina. Dajcie mi znać, co wy myśleliście o tej odsłonie, trzeciej z pięciu, jeśli chodzi o pierwszą część sezonu. Porozmawiajmy sobie w komentarzach i zachęcam was do wspólnego oglądania i komentowania trzeciego sezonu Wiedźmina. A my widzimy się w omówieniu kolejnego odcinka już jutro. Trzymajcie się, cześć!